No, czyli sąd w Londynie uznał komisję weryfikacji. Były obawy, czy ewentualnie uda się nam wstrzymać decyzję. Jak widać, sąd za bezzasadne, bezumowne. Proszę Państwa, to nie po raz pierwszy. Kamienica przy ulicy Chmielnej została coś takiego mamy, że nawet taki Jaśko z Saskiej, taki po drugiej stronie mieszkał. No to też eksmisje 70 tysięcy długu, a właściwie to on od urodzenia mieszkał. Jak rodzice umarli, od urodzenia mieszkał i że nie u siebie mieszka, bezzasadne. Tak. Członkowie Społecznego Komitetu chcą powrotu do dawnej koncepcji budowy pomnika na krakowskim Placu Inwalidów. Chodzi o monument poświęcony pamięci ludzi, którzy poświęcali swoje życie i stawiali opór komunizmowi w najgorszym jego okresie lat 1944-56. No i Anglia staliła się za Polską, widzicie Państwo? W miejscu, w którym monument powinien stać, no tak podzielone to, masoneria jest podzielona, także proszę się tam nie sugerować. Do dziś pomnika nie udało się postawić. Jest to istotne, gdyż miasto, wbrew pierwotnym założeniom, chce tam pomnika Orła Białego, poświęconego ofiarom dwóch totalitaryzmów z lat 1939-89. Kombatanci nie negują takiego monumentu, ale są rozżaleni, bo od dawna usiłują spłacić dług wdzięczności wobec zmarłych w wyniku komunistycznych represji kolegów, a teraz ich ofiara może się rozmyć w szerszym przesłaniu pomnika, mówi członek Komitetu Budowy Pomnika Małgorzata Janiec. Na Placu Inwalidów nazwa adekwatna do tego, co się tam działo. Z jednej instytucji, z drugiej wychodzili inwalidzi. I to miejsce powinno być taką pamiątką dla tych wszystkich, którzy będą tam przechodzić, którzy jeszcze pamiętają o okropnym okresie terroru komunistycznego. Mało kto pamięta. Nie ma zgody w naszym przypadku na to, żeby powstał tam inny pomnik. Z jakim skutkiem to będzie, to zobaczymy. Się przyzwyczajono, że jest bezzasadne korzystanie. Bezzasadne korzystanie. W latach 1944-56 na krakowskim placu. Babka mieszka w Londynie i Anglia się wstawiła za kobietą. Zniknął obelisk ku czci Armii Czerwonej. Władze miasta przyjęły projekt i obiecały wsparcie finansowe. A tutaj Lipska chciała mieć pieniądze za bezzasadne, że tam mieszkała sytuacja Lipska. Sytuacja Lipska. Że bezzasadne. Powrót do dawnej koncepcji, której chce społeczny komitet, wymaga podjęcia kolejnej stosownej uchwały przez krakowskich radnych. Bezzasadne, wiesz, bezzasadne. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słaby deszcz lub mżawka, wysoko w Sudetach okresami śnieg, rano i przed południem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 2 stopni lokalnie na wschodzie i w Dolinach Karpackich do 4 w centrum i 7 na zachodzie. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany zachodni. Na barometrach w Warszawie 1016 hektopaskali. Ciśnienie będzie rosło. To były wiadomości w Radiu Maryja. W naszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat oblicza nadziei, który przyświeca dzisiejszemu sympozjum odbywającemu się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Naszym gościem będzie jeden z prelegentów, wybitny znawca mediów, ksiądz biskup Adam Lepa. Początek rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja tematu w Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Skarby na wygnaniu. Ukraina blokuje zwrot zabytków z kolekcji Ossolińskich we Lwowie. Szczegóły w naszym dzienniku. Dzieci bez rodziców. Co piąte dziecko w Polsce jest eurosierotą. Skutki tragicznego zjawiska opisuje nasz dziennik. Szkoła charakteru. Pierwsze szlify w służbie ojczyźnie zdobywają już w liceum pod okiem zgromadzenia świętego Michała Archanioła. Reportaż z niezwykłej przysięgi licealistów w miejscu piastowym. Kary za pochwały Bandery.
Negowanie zbrodni ukraińskich na Polakach będzie wreszcie karane. Szczegóły nowelizacji ustawy o IPN w naszym dzienniku. Opóźnione terapie. W Polsce jest ponad 400 tysięcy chorych onkologicznie. Dlaczego w walce z rakiem mają mniejsze szanse niż pacjenci w Europie Zachodniej? O trudnościach w dostępie do zaawansowanych terapii w magazynie naszego dziennika. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. No Mareczek mówił, że oni się tam biją, że się kłócą tam na Ursynów. Na przyjeździe 148. No to nie daj Boże zachorować na raka. Stycznia, sobota. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję Aktualności Dnia. Drodzy Państwo, przed nami pierwszy temat i pierwszy gość Aktualności Dnia. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Tomasza Rzymkowskiego, posła Kukiz 15. Szczęść Boże, panie pośle, witam gorąco i pozdrawiam. Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże, słuchaczom Radia Maryja. Panie pośle, Sejm przyjął nowelizację, która wprowadza karę grzywny lub karę do 3 lat więzienia za użycie kłamliwego sformułowania polskie obozy śmierci. Ustawa umożliwi też wszczynanie postępowań karnych, m.in. za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Wiele lat tej wolnej Polski, od 89 roku minął szmat czasu. Za co innego karzą, co innego Żydzi chcą, a za co innego karzą, bo... tego Sejmu, z inicjatywy także pana, panie pośle, i także komisji. Jak się skończyło z tym bezzasadnym polskiemu zajmowaniem lokalu. Babka jest tak, niewinna i mieszka w Londynie, że Anglia się nawet wstawiła. Parlament Polski potępił operację Wisła, wymierzoną w mniejszość ukraińską, aby ograniczyć te skupiska banderowców, którzy dokonywali zbrodni po już zakończeniu działań wojennych II wojny światowej. Natomiast co wczoraj, czekaliśmy blisko 29 lat, aby w końcu polski parlament zdecydował się na jasne stanowisko potępiające zbrodnie ukraińskich nacjonalistów. Nie tylko tych spod znaku Stefana Bandery, co chciała zrobić Platforma Obywatelska, to znaczy scedować tylko i wyłącznie ten nurt banderowski. Pamiętajmy, na Wołyniu tylko 5-10% tej zbrodni dokonali członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Stefana Bandery. 90% tych zbrodni dokonali zwykli Ukraińcy, tak zwana Czerni, sąsiedzi Polaków, Żydów, Ormian, to oni dokonali tej zbrodni. Zawężenie tego tylko i wyłącznie do banderowców, no, kłóciłoby się z obiektywną prawdą historyczną. Ale również do ustawy wprowadziliśmy formacje kolaborujące, ukraińskie formacje kolaborujące z III Rzeszą Niemiecką. Myślimy tutaj przede wszystkim o formacjach SS, formacjach pomocniczych Wehrmachtu, których trzonem byli przedstawiciele tego szeroko rozumianego nazizmu ukraińskiego, zwanego potocznie banderyzmem. To wszystko powoduje, że Instytut Pamięci Narodowej będzie z większym pietyzmem i z większym zaangażowaniem badał zbrodnie. Jednoznacznie
też będzie musiał być ustosunkowany, ponieważ niestety Instytut Pamięci Narodowej, odkąd istnieje, to jest jedna z niewielu instytucji, do której mam wyjątkowy szacunek, wielką rolę odgrywa dla polskich Polaków. Matka Boża, Matka Boża. Incydenty miały miejsce, jak chociażby Matka Boża, Chrystus zbawi. Szlakiem. Czego chcesz? Czego chcesz? Czy kilka pozycji naukowych, jeszcze? Które, no mówiąc zupełnie Matka szczerze, Ale zapach trawi. Aby z pieniędzy polskiego podatnika Matka Boża, nas to zbawi. No i do tego dochodzi kwestia artykułu 55, który już obowiązuje od samego początku istnienia ustawy o IPN. Nie wiem co, a mianowicie co ty zaprzecza zbrodniom wymienione w artykule 1. A przypomnijmy, w artykule 1 mamy zbrodnie komunistyczne, zbrodnie nazistowskie i teraz ten punkt dotyczący zbrodni ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką. To powoduje, że możemy mówić o... Bardzo kocham, cię. ...polegającego na kłamstwie wołyńskim, czyli jeśli ktoś, a mamy niestety takich obywateli, myślę tu chociażby o przedstawicielach Związku Ukraińców w Polsce, którzy twierdzą, że na Wołyni nie miała miejsca żadna zorganizowana akcja mająca na celu eksterminację narodu polskiego i innych narodów II Rzeczpospolitej, tylko że no, była to awantura między sąsiadami. Dziś za negowanie, jeśli ta ustawa oczywiście zostanie podpisana przez pana prezydenta w tym kształcie, powoduje, że osoby, które kłamią, które propagują banderyzm, które w jakikolwiek sposób spłaszczają historię, będą przez państwo polskie surowo karani, a wcześniej... Osoby, które... które panie kłamią, pośle, będą bardzo karane przez państwo polskie. Przez państwo polskie będą karane. Przyjętą przez polski Sejm nowelą o Instytucie Pamięci Narodowej podano w oficjalnym komentarzu, iż Ukraina sprzeciwia się wydarzeń historycznych. Bo to kłamią, oszukują z diabłem. Wciąż sztukują. Och, tak nie można, tak nie lzia. Tam daraj, daraj. Nie miała miejsca żadna zbrodnia. To była walka o niepodległość. To była walka o niepodległość. Była eksterminacja narodu polskiego, czego oni nie poczytują jako jakąkolwiek zbrodnię. To nic takiego nie było, proszę państwa. Z naszej perspektywy, czy w ogóle z perspektywy prawdy obiektywnej, miało miejsce ludobójstwo narodu polskiego. A to było zwykłe ludobójstwo. Mam nadzieję, Polsko święta, tak i się nie daj ty, ministra spraw zagranicznych. Powiedz, że to ludobójstwo. Ja postawiłem po nominacji pana ministra Czaputowicza, że no to jest przedstawiciel kierunkowy. No to szkoły, jest to ludobójstwo. Schowania głowy w piasek, no i ulegania ukraińskiej narracji. Absolutnie nie można godzić się na takie stawianie sprawy, to znaczy nie możemy dalej pozwolić na zaprzeczanie prawdzie obiektywnej, historycznej, że banderowcy mordowali przedstawicieli nie tylko naszego narodu, ale również mordowali samych Ukraińców tylko i wyłącznie za to, banderowcy, że chronili, ratowali Polaków, znaczy, po prostu banderowcy, a nie mordowali kogo się da, w rzeczywistości kogo się da, no, kogo się da, w najbardziej okrutny sposób drugiego człowieka. Panie pośle, no właśnie, dzisiaj ukazało się także stanowisko polskiego MSZ-u. Pan odwołał się już do tego stanowiska.
minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej mówi, że proces legislacyjny noweli ustawy o IPN-ie nie został jeszcze zakończony, ale jest jeszcze jeden ważny fragment. W komunikacie polskiego MSZ-u podkreślono, że strona polska potwierdza swoją wolę budowania strategicznego partnerstwa z Ukrainą, no ale zadajemy sobie to pytanie, no na jakim fundamencie, jeżeli nie na prawdzie, to partnerstwo mamy budować? Dokładnie, to jest doskonałe istoty sprawy. Ja podczas mojego wystąpienia w Sejmie, a w zasadzie kilku wystąpień, ponieważ bój się toczył i w czwartek i w piątek o przedmiotową ustawę, mówiłem, że straszną krzywdą w relacjach polsko-ukraińskich jest stawianie znaku równości między słowem Ukrainiec a Banderowiec, ponieważ przedstawiciele Platformy czy Nowoczesnej, a zwłaszcza Platformy, chociażby pan poseł Święcicki, no stawiali w zasadzie znak równości między Ukraińcem a Banderowcem. Dla mnie to jest absolutnie nie do przyjęcia. Jest to jakiś margines, znaczący margines w życiu politycznym Ukrainy, z roku na rok coraz silniejszy, z racji na to, że chociażby Polska nie reaguje absolutnie na tego typu działania. Ukraina, jeśli będzie banderowska, to będzie absolutnie nie do przyjęcia przez resztę cywilizowanego świata Zachodu. Mówiąc wprost, banderyzm jest na rękę przede wszystkim Federacji Rosyjskiej i tym wszystkim osobom, które twierdzą, że jakakolwiek krytyka dzisiejszego reżimu kijowskiego i dzisiejszego budowania państwa ukraińskiego na tym micie banderowskim to jest działanie prorosyjskie. Wszelka krytyka to absolutny fałsz, ponieważ na rękę Federacji Rosyjskiej jest, aby Ukraina była partnerem toksycznym dla całego Wschodu. No bo jak można dobrze współpracować z państwem, które gloryfikuje oprawców innych narodów, a zwłaszcza tych narodów, z którymi Ukraina sąsiaduje. Bo z rąk banderowców ginęli przede wszystkim Polacy, ale ginęli również Węgrzy, Rumunzy, Słowacy, Żydzi, Ormianie, czy sami Ukraińcy. Ukraina, jeśli nie będzie państwem, które będzie budowało na twardym fundamencie, na fundamencie prawa, no i pojednania z narodem polskim. Polska domaga się tylko jednej rzeczy, aby uczcić naszych zmarłych, pomordowanych na wschodzie w sposób godny, tak jak przystało na człowieka, bo nasi rodacy jeszcze blisko ponad 100 tysięcy Polaków leży w bezimiennych grobach, niepochowanych po chrześcijaństwie. My się domagamy tylko i wyłącznie tego, abyśmy mogli przeprowadzić prace ekshumacyjne, abyśmy mogli postawić normalne cmentarze, w sposób właściwy pochować naszych zmarłych i powiedzieć jasno, tej zbrodni dokonali ukraińscy nacjonaliści pod znaką Stefana Bandery, Romana Szuchewycza i innych zbrodniarców. Natomiast państwo ukraińskie promuje tych właśnie zbrodniarców, tych oprawców narodu polskiego. I tutaj absolutnie nie może być zgody. To znaczy, nie można negocjować diabła, a Bandera był diabłem. Panie pośle, bardzo ważny, myślę, aspekt w tych rozmowach, kiedy toczymy je, mówiąc o relacjach polsko-ukraińskich, dotykając także funkcjonowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych, delikatnie mówiąc, niewystarczającymi są działania podejmowane przez polską placówkę dyplomatyczną w Kijowie przez pana ambasadora Piekło. Dokładnie, no chociażby wczorajszy komisji internetowy MSZ Ukrainy, gdzie Ukraina sprzeciwia się i podważa fakty obiektywne, to znaczy część oczywiście przedstawicieli narodu ukraińskiego z III Rzeszą Niemiecką, czy też zbrodniczych skutków ideologii banderowskiej. Ja skomentowałem to w mediach społecznościowych, że warto było jednak obejrzeć film w reżyserii Wojciecha Smorzowskiego Wołyń, ponieważ ten film był trzykrotnie bojkotowany i trzykrotnie torpedowano jego pokazanie w Kijowie. Ja w tej sprawie interweniowałem w MSZ-cie, natomiast jeśli wysyłamy do Kijowa wielkiego lobbystę Bandery, osobę, która tak naprawdę reprezentuje bardziej interes Ukrainy niż Polski. Ja się nawet śmieję podczas różnych wypowiedzi dotyczących naszej placówki dyplomatycznej w Kijowie.
Kijowie, że pan ambasador Piekło jest ambasadorem Ukrainy w Kijowie, a nie ambasadorem Polski. My protestowaliśmy przed tą nominacją. Pan ambasador wielokrotnie nas atakował za jasne stawianie tych naszych relacji w oparciu o prawdę historyczną, o to, że nie możemy godzić się na przemilczanie prawdy czy potakiwanie, kiedy ktoś, mówiąc kolokwialnie, pluje nam w twarz i mówi, że musimy oddawać honory banderowcom. Ten banderyzm na Ukrainie coraz mocniej postępuje. Ja również podczas jednego z wystąpień sejmowych mówiłem, że doczekamy się takiej chwili, kiedy to kompania reprezentacyjna SS Galicji będzie witała polskiego ministra spraw zagranicznych, polskiego prezesa Rady Ministrów, a w końcu polskiego prezydenta na lotnisku imienia Stefana Bandery. No, to jest niewyobrażalna, ale w pewnej perspektywie osiągalna. Jeśli Polska nie zacznie od siebie, jasno nie powie, że nasz system wartości, a pamiętajmy, że prawo jest stworzone na podstawie aksjologii, systemu wartości. Jeśli my nie wyznaczymy do swojego porządku prawnego, nie wpiszemy przepisów mówiących o tym, że banderyzm jest ideologia ukraińskich nacjonalistów, a tak naprawdę ukraińskich nazistów. No bo czym była ta ideologia banderowska? Czym była ukraińska powstańcza armia? Czym była organizacja ukraińskich nacjonalistów Stefana Bandery? No to była kalka tego nazizmu niemieckiego, nazizmu Adolfa Hitlera. Zafascynowanie tymi niemieckimi rozwiązaniami. Pełna współpraca, pełna symbioza. Symbolika. No do dzisiaj na Ukrainie mają miejsce uroczystości państwowe czy quasi samorządowe, gdzie grupy rekonstrukcyjne w mundurach Waffen SS z tymi trupimi czaszkami, z tymi swastykami, z tymi runami SS występują na hełmach, na mundurach, wydają komendy po niemiecku, udają nazistów. To wszystko ma miejsce na Ukrainie i to wszystko odbywa się pod auspicjami oficjalnych uroczystości państwowych czy też samorządowych. Ta wczorajsza dyskusja i przedwczorajsza pokazuje natomiast na polskiej scenie niebywałą wręcz hipokryzję polityków Platformy czy Nowoczesnej. Ponieważ przez cały tydzień ci państwo co drugim zdaniu mówią o niebezpieczeństwie nazizmu. Z racji na materiał, który był wyemitowany z jednej stacji komercyjnych, gdzie pięciu dżentelmenów układa z ciasteczek swastykę i cała Polska żyje tym tematem. Ci państwo z Platformy Nowoczesnej krzyczą, że trzeba tępić nazizm, trzeba tępić faszyzm, trzeba tępić wszelkie przejawy totalitaryzmu. I jak przychodzi do głosowania nad ustawą, która penalizuje ukraiński nazizm, czyli banderyzm, i ci państwo albo wstrzymują się od głosu w większości, albo głosują przeciw. To jest porażające, proszę ojca i proszę radzie słuchaczy, że ci państwo mają czelność atakować rząd polski, atakować Prawo i Sprawiedliwość, atakować Kukiz 15, atakować poszczególnych posłów za to, że właśnie walczą z tym nazizmem, a sami, jak przychodzi do głosowania, wstrzymują się od głosu albo są przeciw. A w pracach parlamentarnych próbują torpedować pracę nad penalizacją, nad zaostrzeniem prawa w zakresie zupełnie bym powiedział marginalnego problemu neonazistów w Polsce. Natomiast realnym problemem jest coraz większa diaspora ukraińska w Polsce, coraz częstsze przypadki wystąpień banderowskich, coraz częstsze przypadki kryminalne dotyczące chociażby napaści. Niedawno mieliśmy proces w sądzie rejonowym w Przemyślu, gdzie przedstawiciel mniejszości ukraińskiej zaatakował Polaka w koszulce z napisem Wołyń pamiętamy i pytany przez sąd, dlaczego to zrobił, powiedział, że się absolutnie nie zgadza, bo dla niego Stefan Bandera i organizacja ukraińskich nacjonalistów to bohaterowie. No do takich sytuacji niestety dochodzi, dlatego też te zmiany w prawie są konieczne i potrzebne. No i mamy nadzieję także, panie pośle, że także prace w Senacie pójdą dość sprawnie i będziemy czekali na podpis pana prezydenta, aby te zapisy prawne stwarzające możliwość ochrony dobrego imienia Polski i Polaków mogły wejść w życie. Ja liczę, że w Senacie żadna poprawka do tej ustawy nie będzie złożona, bo arytmetyka jest moim zdaniem bezwzględna.
279 posłów głosowało za przyjęciem tej ustawy. Dosłownie garstka, około 10 było przeciw. Bardzo dużo posłów się wstrzymało od głosu. Natomiast sama treść ustawy moim zdaniem nie powinna budzić żadnych wątpliwości. I tylko ewentualne naciski ze strony ukraińskiej, która tą kłamliwą narrację historyczną, która będzie kładła się zawsze cieniem, będzie eskalowała w relacjach między Polską a Ukrainą, może spowodować jakiekolwiek zmiany. Ale liczę na mądrość senatorów i jestem przekonany, że pan prezydent w tym kształcie, w którym Sejm uchwalił tę ustawę, ją podpisze. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie w Radiu Maryja i trzymamy rękę na pulsie. Ja również bardzo dziękuję i chciałbym też bardzo podziękować Radiu Maryja, naszemu dziennikowi czy Telewizji Trwam, że pamiętaliście państwo o tym temacie, bo to jest niezwykła rzecz. Naprawdę mało które medium przez półtora roku, bo tyle trwała walka o tę ustawę, państwo o tym pamiętaliście, więc z całego serca Bóg zapłać za wsparcie, bo to jest też już i wasz sukces, że w porządku prawnego za chwileczkę wejdzie ten przepis. Dziękuję i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem posłem Tomaszem Rzymkowskim, posłem Kukiz 15. Chaty mordowanych przez sąsiadów. Chyba byłeś w tamtej porze gdzieś po innej stronie świata, to byś pewnie się zasmucił i przystanął i zapłakał. Dobrze, dziękujemy za takie piosenki żydowskie. A potem będzie, wiesz, prywatne. Zasadnicz, tak jak wiele jej koleżanek, chodzi do Międzynarodowej Szkoły w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Hindusi to największa grupa narodowa w tym kraju. Z okazji 69. Święta Republiki zorganizowano wiele koncertów, parad i folklorystycznych występów.